Cześć i witajcie Xboxowi przyjaciele. Aktualizacja 1.7.9 w War Thunderze o nazwie Projekt X już jest. Dziś, 12 czerwca, weszła aktualizacja. Były prace, nie wiem jak teraz, czy to już działa u nas, chyba działa, ale uwaga, przygotujcie się. Nazwaliśmy naszą aktualizację Projekt X nie tylko ze względu na premierę platformy Xbox One. Znajdziecie tutaj więcej nawiązań do litery X. Pierwsze zdanie. Nazwaliśmy nie tylko ze względu na premierę platformy Xbox One. Czyli słuchajcie, War Thunder albo pojawi się dzisiaj w nocy, albo jutro. Lub najpóźniej na dniach. To już jest chyba na 100% pewne. 13 nowych jednostek naziemnych. Leopard. T-64BW. Typ 90. AMX-40. Nowe maszyny. Lokalizacje i misje. Słuchajcie, przyjdziecie naprawdę na rozwiniętą grę. To będzie się działo, bo będą bitwy PS4, Xbox i PC. To będzie ciekawie, dlatego że teraz jest blisko 60 tysięcy graczy, a jeśli dojdą gracze wy Xboxowi, to przypuszczam, że może być około 70 albo ponad 70 tysięcy graczy na serwerach. Czyli może być nieźle. Pełna lista zmian. Jest tego, słuchajcie, sporo. Tutaj jakie czołgi dodano do danych nacji. Mało tego, marynarka USA, Niemcy, niszczyciel będzie jednostka na platformę Xbox One. Proszę bardzo, już jest. Już jest. Dźwięki, dodano nowe dźwięki lotnicze karabinów maszynowych i działek. Dodano zależność dźwięku wystrzału od położenia obserwatora, która działa w widoku trzeciej osoby dla samolotów, gracza, sojuszników i wrogów. Dodano zależności dźwięku od położenia obserwatora. Wizg pocisków mijających kamerę dla pocisków wystrzelonych z samolotu gracza. Super. Dodano odgłosy łusek spadających na ziemię. Strzały trafiają w ziemię, mają teraz pogłos. Dodano zależność od głosu, trafiają na odległości od obserwatora. Owiewka kokpitu wyraźnie tłumi odgłosy z zewnątrz. Jeżeli w samolocie są wieżyczki, to mechaniczne odgłosy i ich działania będą słyszalne. Kurde, super. W pojazdach karabiny brzmią teraz inaczej w widoku celownika. Gdy owiewka jest zamknięta, inny jest dźwięk. Przy otwieraniu owiewki odgłos z zewnątrz płynnie się zmieniają. Po samolotu przy lądowaniu na twardej powierzchni, czyli kamyszki słychać, o jak uderzają o kadłub. No, powiem wam, że ciekawie. Ciekawie. Oczywiście ja tutaj patrzę spod kąta jednostek powietrznych, samolotów. Mechanikę działania, ognia na płonącej amunicji nie można zgasić, gasi gąsienicami, ogień zgaśnie po wypaleniu się materiału wybuchu. O, skubane. To jest dla uszkodzeń, osiągnięć zmiany uzbrojenia. To są czołgi. Dobra, czołgi mnie nie interesują. Także super, że będziemy razem grać. Także taki szybki news, trzymajcie się i na razie.